cel został osiągnięty. Grupa mieszkańców niezadowolonych z rządów burmistrza Olgierda Dąbrowskiego pociągnęła za sobą tłumy. W niedzielnym referendum 62% Ostrudzian opowiedziało się za odwołaniem włodarza. Do urn poszło ponad 8 tysięcy wyborców, z czego więcej niż 5 tysięcy domagało się w mieście zmian. Niecałe 3 tysiące z dotychczasowych rządów było zadowolonych. Jest fajnie w Ostrudzie. Ja mieszkam na stałe w Olsztynie, uczę się tam i naprawdę w Olsztynie nic się nie dzieje. W Ostrudzie jest trochę rzeczy do zrobienia. Robi się. Nawet jak przegiął z tą fontanną za 2 miliony złotych, to i tak coś się dzieje. Jest tak, zrobione dużo, nie? Bardziej się Ostróda rozwija dynamicznie jak inne miasta w porównaniu z innymi miastami i uważam, że powinni dostać. To tu na osiedlu plebiscytowym rozpętało się piekło. My po prostu panu nie wierzymy. Nieugięty burmistrz chciał zlikwidować szkołę. Spotkania z rodzicami nie ugasiły gorących zamiarów ówczesnego przedstawiciela miasta. Proszę mi podać przykład, czy jakichkolwiek danych zabroniliśmy, czy nie daliśmy. To była jednak kropla w morzu potrzeb zbulwersowanego społeczeństwa. Wśród zarzutów wysuwanych burmistrzowi są m.in. zbyt drogie bilety komunikacji miejskiej czy wysokie bezrobocie. Ja zagłosowałem za tak, nie? Za zmianami, żeby nie było oszustwa, żeby było lepiej. No mam nadzieję, że to coś zmieni. Przyjdzie nowe, będzie lepsze, nie będzie kontrowersyjne, nie będą ludzie gadać. Może coś zmieni się, na lepsze czy na gorsze zobaczymy, ale będą zmiany. A pani jak uważa? No ja to również uważam tak jak mąż. Teraz czeka Ostrudę zarząd komisaryczny, a Urząd Miasta nieuniknione czystki. Wraz z burmistrzem mury ratusza opuszczą jego zastępcy Grzegorz Socha i Krzysztof Rzęda. Wybory kolejnego burmistrza muszą się odbyć w ciągu 90 dni, więc na przełomie sierpnia i września. Będzie wyznaczony komisarz, a na następnym etapie odbędą się wybory samorządowe, w których będą pewnie różni kandydaci. A ci są już praktycznie znani. Oto wstępna lista. Czesław Najmowicz, Grzegorz Kierozalski, Jan Nosewicz i Olgierd Dąbrowski. Trzeba się uczyć na statystyce. Takich referendów w Polsce już było kilkaset. No i zwykle tak, jeśli burmistrzowie, wójtowie, prawda, prezydenci miast zostają, to często tylko dlatego, że próg referendalny nie został osiągnięty. Natomiast w samym głosowaniu zwykle jest więcej tych osób, które chcą odwołania. Natomiast powiem jedno, co jest pocieszające, że większość tych burmistrzów potem wygrywa w wyborach. Czarnym koniem wyborów ma być przedstawiciel grupy referendalnej. Nazwisko jeszcze jest owiane tajemnicą, ale już wiadomo, że na pewno będzie to mężczyzna. My jako grupa referendalna jesteśmy bardzo odpowiedzialni, mamy swoje pomysły, mamy pomysły na to, jak mogłoby być zarządzane to miasto i na pewno przedstawimy swojego kandydata, ale jeszcze nie teraz. W tej chwili toczą się rozmowy i myślę, że w przyszłym tygodniu będziemy w stanie przedstawić z imienia i nazwiska naszego kandydata. Na koniec cofnijmy się trochę w czasie. Przed referendum została złamana cisza wyborcza. Do policji wpłynęły 3 zgłoszenia. Jedno dotyczyło rozklejania plakatów około północy, kiedy rozpoczynała się ta cisza. Jedno zgłoszenie mieliśmy, osoba na portalu społecznościowym umieściła hasło zachęcające do udziału w wyborach i jeden przypadek dotyczący gazetki, która była rozłożona podczas pikniku, w których były reklamy dotyczące odwołania bądź utrzymania na stanowisku burmistrza. Referendum zaktywizowało wielu Ostrudzian. Dla nas jest to wielki sukces. Jedni skupili się na nawoływaniu do swoich racji, a drudzy na głosowaniu. Lekcja demokracji została odrobiona. Losy Ostrudy są w rękach mieszkańców, no i komisarza, którego poznamy w najbliższym tygodniu.